budowlance spotyka się wiele pokoleń wykonawców. Czy nasi bohaterowie widzą różnicę między tym, co robi się teraz, a tym, czego uczyli się od swoich mistrzów? Oczywiście, że czuję. A bo kiedyś to się tak robiło. Ja widzę ogromną różnicę. A bo kiedyś to trzeba było więcej sprzętu, kiedyś to trzeba było więcej czasu. Nie ma co ukrywać, że te wszystkie rzeczy, nowe wiertareczki, nowe wkrętareczki, nowe maszynki do szpachlowania na pewno usprawniają niesamowicie, prawda? Skok technologiczny w tej branży jest tak ogromny, że naprawdę jest nam łatwiej wykonywać swój zawód w tej chwili niż 30 lat temu. A w ogóle, żeby rysunek wydrukować, to trzeba było znaleźć drukarnię, a żeby go poskładać, to też było ciężko. Począwszy od tego, że kiedyś taczki to była podstawa na budowie, a teraz czegoś takiego to ciężko jest spotkać, nie? Czasami jeszcze koledzy z pracy tak samo pokazują mi, że na przykładzie tak nie jeszcze było kiedyś jeszcze czyścić całe ściany ręcznie wszystko, a teraz jak do tego mam maszynę, no to można się po prostu złapać za głowę, jak to wszystko poszło do przodu, prawda? Jeśli mam być szczery, no to jak sobie przypomnę jakby pierwsze tematy, które tam gdzieś realizowaliśmy 20 lat temu, no to wstyd mi za nie, no jest, dzieli nas po prostu przepaść. Trzeba to jakoś pogodzić, tą taką tradycję z tym nowoczesnością. Nasz kierownik jest trochę starszej daty, nasz inżynier jest dużo młodszy i takie są między nimi właśnie różnice na zasadzie, że Marek musi mieć wszystko wydrukowane, wszystko musi mieć na papierze. Ojciec niestety nie był reformowalny. Jemu się wydaje, że po dziś dzień, że to, czego został nauczony w Austrii, jest dobre po dziś dzień. No niestety ja tą drogą nie podążałem. Ale czy problem dotyczy tylko starszego pokolenia? Po dziś dzień jeszcze mamy sporą grupę młodych osób, która jakby nie idzie z duchem postępu i nie robi nic kompletnie, aby podnieść swoje kwalifikacje. Robić coś zgodnie ze sztuką na dany czas, na dany moment. Myślę, że to tak, to jest zawód, w którym cały czas się musisz uczyć. Wykonawcy wykonawcami. A co z inwestorami? Jest większa dokładność. Może wcześniej ludzie byli tacy bardziej wyluzowani i bardzo tak nie przykładali wagi do dokładności. A teraz jest taka wręcz, mógłbym powiedzieć, aptekarska to robota. A jak to się ma konkretnie do naszej branży? To, co my robimy przede wszystkim, czyli to, co, że specjalizujemy się w tych poddaszach, No to my mamy teraz pracę, tak? Ale kiedyś tego nie było. Kiedyś domy budowali dwukondygnacyjne, trzy kondygnacje, ale nie było dachów takich do cieplania, tak? Po prostu były zwykłe płyty, zaizolowane papą i tyle, nie? Do różnic technologicznych jeszcze wrócimy, ale już za 2 tygodnie coś zupełnie w innym klimacie. Zapraszam na kolejny odcinek Szlakiem Mistrzów Izolacji.